Czytam pierwsze pytanie. Co brat myśli na temat sztucznych słodzików, na przykład aspartam? Czy możemy używać tych słodzików zamiast cukru? This is very important question. To jest bardzo ważne, ciekawe pytanie. I have so many questions, but jest tutaj bardzo dużo pytań. I'll be able to answer. But I want you to know. Chciałbym, żebyście wiedzieli. Anybody who asks me about the disease. Że ktokolwiek pyta mnie o jakąś chorobę. How do I get better with the psoriasis? W jaki sposób mógłbym pozbyć się łuszczycy? You know, this you go back and listen to the lecture again. Musicie nabyć sobie kasety i słuchać tych wykładów. And there must be some reason in your life. I musi być jakiś powód w waszym życiu. Your frustration, jakaś frustracja, some emotional stress, jakiś emocjonalny stres, is changing your genes of your T cells. Co sprawia, że zmieniają się geny w waszych komórkach T. There is no method to nie ma jakiejś metody, która mogłaby uwolnić was od takich chorób. You do the new start. Ale starajcie się stosować program you New Start. Find your own cause of the, your own problem. I starajcie się odkryć przyczynę waszego schorzenia. Just like that 12-year-old girl who played piano. Tak jak ta 12-letnia dziewczynka, która uczyła się grać na pianinie. Get healed. Ona została uzdrowiona. There's always that kind of cause. Zawsze musi znaleźć się jakaś tego typu przyczyna. This artificial sweetener. Te sztuczne słodziki. Cause much bigger problem than you think. Powodują więcej problemów niż wam się wydaje. Of course, aspartame was known to cause a headache. Na przykład aspartam był znany z tego, że powodował bóle głowy. In certain cases, some seizures and so on. W niektórych przypadkach nawet różnego rodzaju ataki. Even chemically speaking, this is not perfectly healthy stuff. Nawet biorąc pod uwagę jego chemiczny skład, to nie jest najlepszy środek. Aspartame is amino acid. Aspartam jest aminokwasem. There's two different amino acids combined together. Są dwa różne aminokwasy, które związane są ze sobą. Amino acid coming from the protein. Aminokwasy są składnikami białka. And it is very important to have proper amino acid balances. I dlatego w naszym organizmie te aminokwasy muszą znajdować się w takiej równowadze. We have 22 different kinds of amino acids. Mamy 22 różnego rodzaju aminokwasy. So every amino acid has to be in the harmony. Tak więc wszystkie te aminokwasy muszą znajdować się w takiej równowadze w naszym organizmie. So if you have any special amino acid too much. Tak więc, gdy w waszym organizmie jest za dużo jakiegoś aminokwasu, like if you're drinking this aspartame, beverages, na przykład w wyniku picia tych napojów z aspartamem, then you can have this two amino acid too high. Wtedy będziecie mieli tego aminokwasu za dużo w waszym organizmie. It is very bad. I to będzie bardzo złe. Of course, this is a nutritional chemical standpoint. Oczywiście, ja mówię tutaj z punktu widzenia żywienia i związków chemicznych. But this always have some spiritual problem too. Ale to może też w pewnym sensie wywoływać jakieś duchowe problemy. You know what it is? Wiecie, co mam na myśli? Our genes respond to the message. Nasze geny reagują na poselstwo. So when you have some aspartame, tak więc, gdy spożywacie coś słodzonego aspartamem, it's not sugar. To pamiętajcie, że aspartam nie jest cukrem. But it tastes like sugar. On tylko smakuje jak cukier. It has message of the sugar. On posiada to przesłanie cukru. It has the meaning of the sugar. Ma znaczenie cukru. So the moment your brain says, tak więc w tym samym momencie, gdy spożyjecie coś takiego, this is sweet. To wtedy mózg mówi, o, to jest słodkie. Your brain says, wtedy wasz mózg mówi, it's sugar. To cukier. So brain sends the signal down to the pancreas. Wtedy mózg posyła sygnał do trzustki. And the brain says to the pancreas, sugar is coming. I mózg mówi do trzustki, cukier się zbliża. So even the sugar never reached to the pancreas. I pomimo tego, że ten cukier jeszcze nie dostał się do trzustki poprzez krwiobieg, insulin gene activates. To gen insuliny już się uaktywnia. Okay. So pancreas is now practicing the insulin production. Trzustka teraz wytwarza insulinę, ćwiczy się w tym. It is just like a stretching exercise. To tak jak to ćwiczenia rozciągające. Before you really get into the game.
zanim rzeczywiście zacznie się grać. Every organ need that. Każdy organizm tego potrzebuje. So pancreas activate insulin, the iskra come insulin gene is activated. Tak więc pojawia się iskra i gen insuliny jest uaktywniony. And somebody, I think. Gen zniknął. Schował się do torby. Nie. O, jest gen. There is gen. And this is activated. I ten gen jest uaktywniony. And then pancreas is waiting for the sugar to come. I wtedy trzustka czeka, kiedy ten cukier dotrze do niej. Sugar is not coming. Ale nie ma żadnego cukru, nie pojawia się cukier. So pancreas called the brain. Więc trzustka dzwoni do mózgu. Hello. Halo. Yes. Tak? Who is this? Kto tam? Pancreas. Trzustka. So brain says, sugar came, mówi, right? Sugar i co? W końcu dotarł ten cukier. Pancreas, no! Trzustka mówi, nie. Are you kidding me? Ty chyba żartujesz. I've been waiting. Cały czas czekam. How can you do this to me? Jak ty możesz mi coś takiego robić? And brain says, więc mózg mówi, it was sugar. Przecież to był cukier. Next time. Następnym razem. Same thing happened. Coś takiego też ma miejsce. Your brain, wasz mózg and your genes i wasze geny has to be one. Muszą stanowić jedność. But your mind and your body has to be one. Wasz mózg i wasze ciało muszą być taką jednością. You know what? You're separating. Ale wy poprzez coś takiego oddzielacie brain, mózg od ciała. Brain and body communication. Wy po prostu sprawiacie, że mózg nie może komunikować się z pozostałą częścią ciała. You develop biological hypocrisy. I pojawia się coś takiego jak biologiczna hipokryzja. If you eat hypocritically, gdy odżywiacie się w taki hipokrytyczny sposób, your system become hypocritic system. Wtedy taka siostra może stać się taką hipokrytyczną siostrą. And the spiritual hypocrisy become very easy to you. I bardzo łatwo wpaść w taką duchową hipokryzję. So, if you want to have some sweet, tak więc, gdy chcecie spożyć coś słodkiego, use some sugar. To spożyjcie trochę cukru. That's much better than using artificial sweet. To o wiele lepsze niż spożywanie sztucznych słodzików. At least you can be honest to your genes. Przynajmniej będziecie postępować szczerze względem swoich genów. Powiedział brat, że po tym, jak został adwentystą, zrozumiał, że Noe mógł żyć 950 lat i że istnieją naukowe dowody na to. Czy mógłby brat przedstawić nam te dowody? Okay. Scientifically, mówiąc językiem naukowym, now scientists find out. Teraz naukowcy odkrywają. How long you live, how long any certain living organism lives is determined by the gene. To jak długo, że to jak długo dany organizm jest w stanie żyć, uzależnione jest od genów. Scientists found out gene called the longevity gene. Naukowcy odkryli gen długowieczności. In certain insect. W pewnych owadach. Scientists can change the gene. Naukowcy są w stanie zmienić geny. And that insect can live five times longer. I wtedy ten owad może żyć 5 razy dłużej. See, after sin came in, po tym jak pojawił się grzech, our lifespan was decreasing and shorter and shorter. Długość naszego życia coraz bardziej spadała. Because it is very stressful to live in this difficult world. Dlatego, że życie w tym świecie jest czymś bardzo stresującym. Scientists found this. Naukowcy odkryli, when they have a laboratory animals, że gdy przeprowadzają doświadczenia w laboratorium na zwierzętach, in a very, very ideal environment, w takim bardzo idealnym środowisku, they live their normal lifespan. I wtedy te zwierzęta prowadzą taki normalny styl życia. But when they make it very difficult, ale kiedy stwarzają różnego rodzaju trudności, lots of stress, sprawiają, że te zwierzęta przeżywają stresy. And they create artificial nutritional imbalance state. Wtedy wywołują coś w rodzaju braku równowagi żywieniowej. Then they, first of all, they begin to suffer greatly.
to najpierw te zwierzęta zaczynają cierpieć. All kinds of symptoms develops. Pojawiają się różnego rodzaju objawy. But after for a while, ale po pewnym czasie they're beginning to adapt. Zaczynają przystosowywać się do tego otoczenia, warunków. And they don't feel as bad as before. I już nie czują się tak źle jak wcześniej. But guess what happened? Ale zgadnijcie, co się potem dzieje. They become smaller. Coraz bardziej zmniejszają się. They don't live as long. I nie żyją zbyt długo. Their longevity is shortened. Długość ich życia skraca się. See? Next generation, następne pokolenie, they have no problem with the environmental problems. Już nie ma żadnych problemów z tym gorszym środowiskiem. Because they're born with adaptation. Dlatego, że one przyszły na świat z taką adaptacją. But guess what kind of price they paid? Zgadnijcie, jaką cenę muszą one płacić. They live a lot shorter than their ancestors. Żyją o wiele krócej, aniżeli przodkowie. This is what's happening to the human race. I coś takiego miało miejsce w przypadku rasy ludzkiej. And as sin increases, gdy grzech wzrastał, and the human's lifespan shortens, to wtedy zmniejszała się długość życia człowieka. I told you about P53 genes. Mówiłem wam o genie P53. You know, scientists today, naukowcy dzisiaj, can make your cell live forever. Mogą sprawić, że wasze komórki będą żyć w nieskończoność. Normally your cell dies in the laboratory. Normalnie komórka w warunkach laboratoryjnych ginie. After dividing 60-70 times. Po 60-70 podziałach. But cancer cell never dies. Ale komórki rakowe nigdy nie giną. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? Cancer cells are immortal. Komórki raka są nieśmiertelne. As long as they're given the nutrient supply. Tak długo, jak dostarcza im się składników odżywczych. You know why? Wiecie dlaczego? Because they don't have a P53 gene. Dlatego, że one nie mają genu P53. They found out. Naukowcy odkryli, P53 gene is necessary. Że ten gen P53 jest konieczny. But it limits. Ale on ogranicza. Your longevity. Długość życia. Okay. Now. When sin came in, gdy pojawił się grzech, our cells can have a, you know, lots of oxygen free radical. Nasze komórki zaczęły wytwarzać dużo wolnych rodników tlenowych. We can immediately have a cancer and die. I natychmiast mielibyśmy raka i zmarlibyśmy. But God paid the price. Ale Bóg zapłacił cenę. And God made the P53 genes. I Bóg stworzył gen P53. So, because we have a P53 genes, i to właśnie dlatego, że mamy ten gen P53, even though we sin, to pomimo tego, że jesteśmy w grzechu, God can make our genes rest, to Bóg może sprawić, że nasze geny odpoczywają, and God can repair our genes. I może naprawiać nasze geny. But we have to pay the price. Ale musimy zapłacić za to cenę. We cannot live long. I nie jesteśmy w stanie żyć długo. That's why we lost eternal life. To dlatego straciliśmy wieczne życie. So that's why, to dlatego, even today, nawet dzisiaj, if scientists get your cell, gdy naukowcy wezmą wasze komórki in a most ideal situation, i umieszczą je w najlepszych warunkach, if they specifically remove the P53 gene out, i gdy usuną ten gen P53, and this normal cell, to wtedy ta normalna komórka is immortal. Jest nieśmiertelna. So eternal life is biologically scientific. Tak więc wieczne życie jest czymś naukowym, czymś biologicznym. So this cell, tak więc ta komórka, the normal cell, normalna komórka, had the P53 gene removed. W przypadku tej normalnej komórki usunięto gen P53. So scientists call this process cell immortalization process. Naukowcy określają ten proces mianem unieśmiertelniania komórki. But this cell, ale ta komórka, must stay in the laboratory. Musi pozostać w warunkach laboratoryjnych. If this cell comes out of laboratory, gdyby zabrano ją z tego otoczenia, what happened to them? Co by się z nią stało? Become cancer. Stałaby się komórką raka. So, for us to live in this sinful reality, tak więc w naszym przypadku życie w tej grzesznej rzeczywistości, with this stress, z tymi stresami, we need the P53 gene. W naszym przypadku potrzebny jest ten gen P53. Therefore we lost immortality. I to właśnie dlatego straciliśmy wieczność. But when God clean up everything, ale kiedy Bóg oczyści całe środowisko, when there's a new heaven, kiedy będzie już nowe niebo, a new earth, nowa ziemia, there's no more sins. I nie będzie więcej grzechów.
then we are not going to need P53. To wtedy nie będzie już nam potrzebny gen P53. Then God removed the P53 gene. I Bóg usunie ten gen P53. We will live ever. I wtedy my będziemy forever. Żyć w nieskończoność, that's na wieki wieków. Eternal life. Yes. Yeah. So, everything Bible teaches is so scientifically sound. Tak więc wszystko, czego naucza Biblia, jest czymś naukowym. Resurrection. Zmartwychwstanie. You know that the World Trade Center building is collapsed. Wiecie, pamiętacie o tym, jak doszło do zniszczenia tego centrum WTC. It went into up in air. To po prostu zostało zniszczone. It's gone. Nie ma już tego. Can we have the exactly same building again? Czy coś takiego może jeszcze raz się pojawić? Can we? Może? Yes, we can. Tak. We have a same blueprint. Możemy zbudować ponownie takie wieże. Mamy przecież wzór. We have a same material. Mamy ten sam materiał. We have a same money. Mamy też pieniądze. It can go up today. I znów można zbudować dwie takie wieże. When? Kiedy? Under what condition? W jakich warunkach? If we need. Gdy będziemy ich potrzebować. If America need that building. Jeśli Ameryka będzie potrzebować takich budynków. It can resurrect right away. To znów będzie w stanie z martwych wzbudzić te budynki. God knows your genes. Bóg zna wasze geny. Your blueprint. I zna jakby wzór, odbicie tych genów. God has all the material in the air. Bóg posiada wszystko, co jest potrzebne do odbudowy tych genów. Everywhere. Posiada wszystko. And God can make a cell. I jest w stanie stworzyć komórkę. Rebuild you, no problem. I odbudować was. Yeah. To how about żaden problem. How about the virgin conception? A co jeśli chodzi o poczęcie w przypadku dziewicy? Virgin Mary conceived Jesus. Dziewica Maria poczęła. Very simple. To jest bardzo proste. See? Now you know God can create the genes, right? Teraz wiecie, że Bóg jest w stanie stworzyć geny. Now you know even cloning can be done. Nawet klonowanie może być zrealizowane. God can borrow Mary's one single stem cell. Bóg po prostu użył takiej komórki macierzystej w łonie Marii. God can change some genes. Bóg mógł zmienić pewne geny. Send iskra. Posłać iskrę. And have a baby. I wtedy ona miała dziecko. No problem. Żaden problem dla niego. It's all scientifically sound now. To wszystko brzmi tak naukowo. No problem. Żaden problem. So, I really believe that Noah lived 950 years. Tak więc ja naprawdę wierzę, że Noe żył 950 lat. Transplantation. Transplantacja. Your body will reject. Wasze ciało może odrzucać. No matter how close the transplanted organ may be. Odrzucać pewne organy bez względu na to, jak dobrze taki przeszczep został wykonany. Your T cell said it's not dlatego, ours. Że komórka T mówi, to nie jest nasze. Your T cell is going to destroy the new organ. Komórka T będzie próbować zniszczyć ten nowy organ. That's why. I to dlatego. Doctors have to give you some medication to kill your T cells. Lekarze muszą podawać wtedy takiej osobie pewne leki, które będą zabijać wasze komórki T. So it's you're still gonna be very sick. I a to z kolei będzie powodować, że nadal będziecie bardzo chorzy. If you do the new start. Ale jeśli będziecie stosować program New Start. I wish I had more time. Chciałbym mieć więcej czasu. When your T cell gets a signal from God, it's clear. Gdy wasze komórki te odbierają sygnał od Boga, czyli tę iskrę, you know what your T cell says? To wiecie, co? God says to the T cell? Wiecie, co Bóg mówi tym komórkom te? Don't get mad. Nie wściekaj się. He's doing New Start. On stosuje program New Start. He is loving his wife. On kocha swoją żonę. And he is saving the souls. I on zbawia duszę. He needs this kidney.
On potrzebuje tej nerki. So God commands T-cell not to destroy. Więc Bóg wtedy poleca komórkom T, aby nie niszczyły tego nowego organu. And T-cell changes. I wtedy komórka T się zmienia. And you're okay. I wtedy czujecie się dobrze. Do you know how do I know this? Wiecie skąd to wiem? When I was talking to the world famous, most famous liver transplant. Kiedyś przeprowadzałem wywiad z pewnym profesorem, który na świecie był najbardziej znany z powodu przeszczepów. His name is Dr. Thomas Dazzle. Jego nazwisko to Dr. Thomas Dazzle. And I talked to him. Rozmawiałem z nim. On the Korean television. Zabrałem ze sobą ekipę z koreańskiej telewizji. He did thousands of liver transplantations. On przeprowadził tysiące przeszczepów wątroby. I asked. Zapytałem go. Dr. Stazel, doktorze Stazel, is there any patient who is still alive and healthy after liver transplantation? Czy jest jakiś pacjent, który nadal żyje i zdrowy po przeszczepie wątroby? Without taking that medication to kill the T cells. Bez zażywania tych leków, które zabijają komórki T. He looked at me. Więc on spojrzał wtedy na mnie. And he was surprised. I był zdumiony. He was shocked. Był zdziwiony bardzo z tego powodu. How can you ask me that question? Jak to się dzieje, że Pan zadaje mi takie pytanie? This is the question I cannot answer. To jest pytanie, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. I was always afraid to be asked. Zawsze bałem się, że ktoś mnie o to zapyta. Nobody so far asked. Nikt jak do tej pory mnie nigdy o to nie pytał. And he laid back on his chair. I on oparł się na swoim krześle. He took out his cigarette. Wyjął swojego papierosa, zapalił papierosa i zaciągnął się głęboko. I wiecie, co mi powiedział? Jest czterech takich pacjentów. To jest dla mnie tajemnica. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Nie rozumiem, dlaczego ich komórki te nie niszczyły ich tych nowych organów. You know what he said? I wiecie, co powiedział? I think T cells has. Myślę, że komórki T its own universe. Mają coś w rodzaju swojego własnego wszechświata. You know what I said? Wiecie, co ja powiedziałem? That's God. To jest Bóg. God take care of T cells. To Bóg troszczy się o te komórki. God can change T cells. On może zmienić te komórki. You know komórki who, T. Are these, who are these four people? Wiecie, kim byli ci ludzie? They could not take medication. Oni nie mogli zażywać tych leków. They have such a severe side effect. Po prostu te leki powodowały różnego rodzaju bardzo poważne skutki uboczne. It was impossible to take the medication. Oni nie mogli, nie byli w stanie zażywać tych leków. If you were the patient, gdybyście wy byli tymi pacjentami, what would you do? Co byście zrobili? You have to take a medication? Musicie zażywać te leki. But you can't. Ale nie możecie, nie jesteście w stanie. You're gonna die. Umrzecie, jeśli nie będziecie. What are you gonna do? To co byście zrobili? Oh God! O Boże! I need you. Potrzebuję Ciebie. That's why God changed the T-cell. I dlatego Bóg zmienił ich komórki T. That's why this atheist Dr. Stazel is saying. To dlatego ten ateista Dr. Stazel powiedział. T-cells has its own universe. Komórki T żyją w swoim własnym świecie. I was very happy to hear ja byłem that. Bardzo szczęśliwy. I really said there is a God. Tak więc to była taka sugestia z jego strony, jakby to Bóg tym kierował. Okay. Now, internet page. Ktoś chciałby dowiedzieć się, poznać adres tej strony internetowej, na której można oglądać na żywo wykłady doktora Lee. Brat na tablicy napisze adres tej strony. www, czyli www.new without full stop. They say that it shouldn't be full stop here. This is okay. To jest dobry adres, brat. You'll get into our web page. Kiedy będziecie, znajdziecie tę stronę. If you know the English, jeśli znacie język angielski, you read something and you can hear my lecture in English. Możecie tam znaleźć dużo informacji pisanych i możecie słuchać moich wykładów w języku angielskim. We do the internet broadcasting.
What kind of diet is best for us? Jaki rodzaj diety jest dla nas najlepszą dietą? You know what my answer is? Wiecie, jak odpowiadam? Giraffe diet. Dieta żyrafy. Varicose veins. Żylaki. If you get on the New Start program. Gdy stosujecie program New Start. Varicose veins and hemorrhoid. Żylaki i hemoroidy. Go back. Również znikną. All it has to do is that God changes some genes. Bóg zmienia wtedy różne geny. Yeah. And i to ustępuje. They can go away. How about fungus or candida? Czy można wyleczyć się z grzybicy? Many people worry about candida women. Wiele osób boi się candida albicans, grzybicy. Women who are very sensitive. Kobiety są bardzo wrażliwe. Lots of fear. I odczuwają lęk. Also women who is very careful with their health. I kobiety, które bardzo boją się o swoje zdrowie. Because of stress, their immune system become weaker. Z powodu tych stresów ich system immunologiczny słabnie. And fungus grow. I wtedy rozwija się coś takiego jak grzybica, candida. So they are more afraid. I im bardziej się boją, they are going to starve the candida. Tym bardziej sprawiają, że rozwija się ta grzybica. You can never starve candida. Wy nigdy nie zagłodzicie tych drobnoustrojów. Eat healthy diet. Spożywajcie zdrową żywność. Fruits. Owoce. Because your T cell wants. Dlatego, że wasze komórki T tego strengthen potrzebują. Your T cells. Wzmocnijcie wasze komórki T. And your T cell will kill all the candida. I wtedy wasze komórki T zlikwidują te drobnoustroje, candida albicans, wszelkiego rodzaju grzyby. Multiple sclerosis. Stwardnienie rozsiane. Again, autoimmune disease. Ponownie jest to choroba autoimmunologiczna. This can completely recover. Można się z tego całkowicie wyleczyć. I had one Adventist minister in United States. Znam w Stanach Zjednoczonych pewnego kaznodzieja adwentystę, who was on the wheelchair. Który znajdował się już w wózku inwalidzkim. Got on the New Start program. I zastosował program New Start. He's jogging now. I teraz już biega. How about low blood pressure? A co zrobić w przypadku niskiego ciśnienia krwi? Low blood pressure is due to the stress. Niedociśnienie krwi ma również związek ze stresem. Suppression. Takim przygnębieniem, tłumieniem uczuć. You're angry. Jesteście rozzłoszczeni. But you are still smiling. Ale ciągle się uśmiechacie. So, be more open. Tak więc bądźcie bardziej otwarci. And be free with Jesus. I bądźcie, cieszcie się wolnością your Jezusa. Low blood pressure will go up to normal. I wtedy ciśnienie się wyrówna. How about the homeopathy or iridology? Czy stosować możemy homeopatię, czy korzystać z iridologii? Iridologii. This sounds like a natural remedies. Tego typu metody robią wrażenie naturalnych. But metod. They are not really natural remedies. Ale one tak naprawdę okay. Nie są naturalne. And there's always some kind of spiritual background they have. Zawsze ukrywa się za tym jakieś tło takie duchowe. At the beginning, this homeopathy works very well. Początkowo te środki homeopatyczne funkcjonują dość dobrze. Just like acupuncture. Tak jak akupunktura. Then problem comes back. Ale potem znów wraca ten sam problem. And then you go back to the same thing. I wtedy znów stosujecie te same środki. It doesn't work very well. I one już nie działają tak dobrze. Then you will have to seek some spiritual background they have. I wtedy doszukujecie się jakichś duchowych wartości w tej metodzie. So if it work for the time being, tak więc gdy to funkcjonuje przez jakiś czas, that's good. To dobrze. Get into New Start now. Ale teraz musicie stosować program New Start. Will help you to be completely healed. I to naprawdę pomoże wam całkowicie uwolnić się. Iridology. Iridologia. Is totally false. To jest całkowicie fałszywa metoda. No one can diagnose any disease with iris. Nikt nie jest w stanie postawić diagnozy na podstawie wyglądu if gałki you think ocznej. You can, jeśli wam się wydaje, że to jest możliwe, you don't know what you're talking about. To nie wiecie, o czym mówicie. Those people who never had a medical training, ci ludzie, którzy nigdy nie studiowali medycyny, you know, how can you diagnose disease without medical training? Jak można stawiać diagnozę bez wykształcenia medycznego? But people can't believe that, looking at eyes. Ale ludzie w to wierzą, że ktoś może sobie na podstawie wyglądu gałki ocznej postawić diagnozę. I think someone else is whispering. Myślę, że to ktoś inny podpowiada im. The
This person has a kidney problem. Ta osoba ma problemy z nerkami. Margarine. Margaryna. Not very good. Nie jest zbyt dobrym pokarmem. Use very little. Także starajcie się ograniczać jej spożycie. Używajcie najwyżej bardzo małej ilości. How can we help homosexuals? Jak możemy pomóc osobom, które mają problemy z homoseksualizmem? Don't condemn them. Nie potępiajcie ich. Love them. Kochajcie ich. Even though we are against homosexuality itself, nawet jeśli my sami sprzeciwiamy się homoseksualizmowi, we must help homosexual people. To musimy pomagać tym ludziom. Love them. Kochajcie ich. Mushrooms good to eat? Czy grzyby są dobre do jedzenia? Of course. Oczywiście. I don't know why some people. Nie wiem dlaczego niektórzy ludzie. Don't. They say you are not supposed to eat mushroom according to the Bible. Oni mówią, że grzybów nie powinno się spożywać, bo to niezgodne z Biblią. I don't see that in the Bible. Ale ja w Biblii nie zauważyłem czegoś takiego. There are the people who says what is vegetable, what is a fruit. Są tacy ludzie, którzy mówią, to jest warzywo, a to owoc. They always argue with such small things. Oni zawsze muszą spierać się w oparciu o tak drobne sprawy. Vegetable and fruit better not be mixed in one meal. Mówią, że lepiej nie mieszać w jednym posiłku owoców i warzyw. But only if your stomach is not strong enough. Ale to tylko wtedy, gdy wasz żołądek nie reaguje dobrze na takie Ellen mieszanie. White never said, Ellen White nigdy nie powiedziała. Never mix. Nigdy nie łączcie owoców z warzywami. Ellen White said, Ellen White powiedziała, it is better, że lepiej jest tego nie not robić. To mix. Nie mieszać owoców z warzywami. If your digestive system, jeśli wasz układ trawienny is not strong, nie jest zbyt sprawny, okay, to wtedy lepiej so, unikać don't tego. Be too, ale nie bójcie się tak przesadnie wszystkiego. Is it possible to cure AIDS? Czy jest możliwe uwolnić się od AIDS? With New Start? Prowadząc program New Start? Of course, yes. Oczywiście, że tak. Yes. Yeah. Of course. You know, God can strengthen the T cells. Bóg może wzmocnić komórki T. And T cell can kill the AIDS virus. I komórki T są w stanie zwalczyć I wirusa have the patient. AIDS. I miałem yeah. takich pacjentów. He's living in São Paulo, Brazil. Na przykład jednego pacjenta, wonderful, który mieszka w São Paulo w Brazylii. I on wyleczył się z AIDS. Okay, how about B12? A co z witaminą B12? Of course, vegan diet has a low content of B12. Oczywiście dieta wegańska zawiera bardzo małą ilość witaminy B12. I'm afraid I don't have time. Mm-hmm. Okay, if I don't answer, I have some more questions, I'll do it in the afternoon. Jeśli ktoś ma więcej pytań, to później po tym drugim wykładzie spróbuję odpowiedzieć. This is last one. To, na które teraz odpowiem, będzie ostatnie. How about B12? Co z witaminą B12? Your body, the bacteria produces B12. W waszym organizmie są pewne bakterie, które wytwarzają witaminę B12. Even in oral cavities, nawet w jamie ustnej. Lots of bacteria, tam znajduje się dużo bakterii. Your intestine, w jelitach. Lots of bacteria, też bardzo dużo bakterii tam jest. B12. Które produkują witaminę B12. But you know, ale wiecie co? Nobody become B12 deficient just because you are strict vegan. W przypadku żadnej osoby nie dochodzi do niedoboru witaminy B12 tylko dlatego, że ta osoba nie spożywa żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, jest weganinem. Even though you eat the meat, nawet jeśli spożywacie mięso, you can be vitamin B12 deficient. To również może pojawić się niedobór witaminy you know B12. Wiecie dlaczego? Because of stress. Z powodu stresów. So some of the Adventists, tak więc niektórzy adwentyści, who are vegan, którzy są weganami, going through lots of anger, przeżywają różnego rodzaju stresy, złoszczą się, and fear, boją się. So you kill a lot of cells with oxygen free radical. I wtedy pojawia się bardzo dużo wolnych rodników tlenowych. When you kill a lot of cells with oxygen free radical, a gdy zabijacie dużo tych komórek w organizmie poprzez te wolne rodniki tlenowe, you need to reproduce many nucleic acid. To wtedy musicie zregenerować i musicie sprawić, aby w waszym organizmie pojawiło się wiele jąder komórkowych, nowych jąder. And you need to produce more cholesterol. I dlatego wątroba musi wytwarzać więcej cholesterolu. So you need more vitamin 12 to help your body produce more nucleic acid. I stąd potrzeba jest dużo większej ilości witaminy B12, aby wasz organizm wytworzył więcej cholesterolu. Okay. But so
So it is stress is more problem than vegan diet. Tak więc tu bardziej chodzi o stres, aniżeli o to, czy to jest dieta wegańska. That's why I'm telling you be like a giraffe. To dlatego mówiłem wam, abyście byli jak ta żyrafa. So you lost lots of cells. Tak więc gdy straciliście wiele komórek. You need to produce more protein. I wasz organizm potrzebuje więcej białka. But cholesterol is very important to build more cells. I w tym przypadku cholesterol odgrywa ogromną rolę w kwestii stwarzania, budowania nowych komórek. To make cell membrane, aby zbudować nową błonę komórkową, you need lots of cholesterol. Potrzebna jest duża ilość cholesterolu. It is not easy for your body to generate cholesterol very quickly. Dlatego organizm ma pewne problemy, aby bardzo szybko wytwarzać nową ilość cholesterolu. Then God will send you iskra. I wtedy Bóg pośle wam iskrę. Eat some eggs. I powie, spożyj trochę jajek. Eat some fish. Zjedz trochę ryb. So something like that. Właśnie w ten sposób. See, there is in Ellen White time. W czasach Ellen White. Dr. Kresge. Był taki lekarz, doktor Kresge. He was a physician. On był lekarzem. He was very loyal to the church. Był bardzo wierny kościołowi. He was strict vegetarian. I był ścisłym wegetarianinem. He became sick. I zachorował. He was sick. Był chory. And everybody says, ha. I wtedy on powiedział, Dr. Kresge is sick. Ellen White powiedziała, doktor Kresge jest chory. And yet Dr. Kresge says, I'm not going to eat anything but vegetables. Dr. Kresge powiedział, ja nie będę jadł niczego poza pokarmami roślinnymi. We have Ellen White letter to Dr. Kresge. I mamy dzisiaj list, który napisała Ellen White do tego lekarza. You know what she says? I wiecie, co ona mu powiedziała? God showed me. Bóg pokazał mi, you need some eggs. Że ty potrzebujesz trochę jajek. That's iskra. To jest iskra. When Dr. Kresge refused that iskra, i gdyby ten lekarz odrzucił tę iskrę, then God is merciful enough, wtedy Bóg nadal byłby łaskawy dla to niego. Come to Ellen White. Wtedy Bóg łaskawie zdecydował się natchnąć Ellen White. It's an ex. Aby see? Ona mu udzieliła tej porady. Beautiful message, yes. To jest wspaniałe poselstwo. So. Always don't ever forget God. Tak więc nigdy nie zapominajcie o Bogu. We are not worshiping vegetarianism. My nie czcimy wegetarianizmu. We worship our God. My czcimy naszego Boga. Who created us. Który stworzył nas. Amen. Amen. See you after me. Miłego popołudnia.